No hej, chwilę mnie nie było, ale to nie dlatego, że odechciało mi się nagrywać, bo wręcz przeciwnie, a dlatego, że się rozchorowałem znowu i zdążyłem zaleczyć jedno przeziębienie, które przywiozłem z Polski i kilka dni później dopadło mnie kolejne, przez co spędzałem dni głównie w szkole albo w domu pod kołdrą. Strasznie mnie wkurza takie chorowanie, bo w Polsce mi się to prawie nie zdarza, a tutaj toczę nierówną walkę z klimatyzacją, którą póki co przegrywam. Ale już jest git, nałykałem się syropków przez ostatni tydzień, więc dzisiaj mogę wrócić do zwiedzania. Póki co jestem w drodze do szkoły, ale po szkole pewnie pójdę zwiedzić jeden z absolutnych must see w Nowym Jorku, ale to zobaczymy potem. Swoją drogą, w przeciągu ostatniego tygodnia kilka osób zapytało mnie, kiedy wrzucę jakiś kolejny filmik, i to miłe. Jestem wam wdzięczny, że ktoś to w ogóle ogląda i że komuś się chce to śledzić. Także będę wrzucał w miarę możliwości. Dzięki. My chcemy iść dzisiaj tam. Bez stoiska z merchem by się nie obeszło. Graffiti, czapki, wszystko. Wszystko z Empire State Building. I nawet King Kong. King Kong z Empire State Building. Mała różowa pani King Kong jest urocza. Nie dam się porwać szalejącemu konsumpcjonizmowi. Zapłaciłem $39 za wejście na Empire State Building. Wystarczy. Powiem wam, że o taki Nowy Jork walczyłem. Żeby se człowiek mógł wjechać na Empire State, popatrzeć,
ale pomyślałem, że jak tam pojadę po szkole, to będzie mniejszy tłok i kurwa, tak pomyślało pół Nowego Jorku dzisiaj. Super.